Turniej Wałbrzyskie Bocze Osób Niepełnosprawnych to impreza, której inicjatorem i współorganizatorem jest Fundacja Zielone Wzgórze. W organizacji fundacji od samego początku pomaga powiatowy środowiskowy dom samopomocy. Natomiast wsparcie finansowe zapewnia miasto Wałbrzych ze środków PFRON-u. Tym razem w turnieju wzięło udział 8 drużyn. Z powiatu wałbrzyskiego oraz z powiatu świdnickiego. Mamy dzisiaj gości po raz pierwszy z Domu Pomocy Społecznej z Jaskulina, z czego jesteśmy dumni, a reszta drużyn standardowo są to drużyny, które już wcześniej brały u nas udział w konkursach. Bocze to pochodząca z Włoch gra przypominająca angielską grę w kule. Choć na to nie wygląda, to gra w bocze nie jest taka prosta. Dyscyplina generalnie jest bardziej skomplikowana niż tak jak tutaj dzisiaj się te zawody odbywają. Nasze zawody są tak zmodyfikowane, aby osoby z każdą praktycznie pełnosprawnością mogły grać. Więc dzisiejsze zawody polegają na tym, aby wielką kulą, czyli bulą, trafić w tą małą palinkę pomarańczową i jej nie dotknąć. Generalnie chodzi o to. I wszystkie kule, które się znajdują najbliżej tej palinki, niż pierwsza, najbliższa kula przeciwnika, zdobywają punkty. Zdobyte punkty i zwycięstwo są oczywiście ważne, ale najważniejsza jest integracja i dobra zabawa. Dlatego nagrody rzeczowe trafiły do wszystkich uczestników imprezy, natomiast najlepsi otrzymali puchary. W tym roku turniej rozgrywany był w hali Wałbrzyskich Mistrzów. Wróciliśmy do hali Wałbrzyskich Mistrzów po remoncie, bo wcześniej turniej się tutaj odbywał, później na Akwazdroju. Także bardzo się cieszymy, że wróciliśmy do tej hali, bo jest ona kameralna. Sympatyczna, młodzież dobrze się tu czuje, jest po remoncie, przystosowana bardziej już dla potrzeb osób niepełnosprawnych niż to było wcześniej.